chyba jedyna pierzeja rynku, która została w dużym stopniu oryginalna. Ta część rynku, wprawdzie płytę ma odnowioną, ale ta część rynku, myśląc o kamienicach, została ładniejsze od nowoczesnych rzeźb, nie, niezwykle sympatyczne. Wyskie stare kamienice musiały być piękne. Drobne kamienice. I to, co zawsze wydawało mi się tutaj najistotniejsze, to te balkony. Piękna kowalska robota. Bardzo duże. Widać, że mieszkańcy Drohobycza byli bardzo zamożni. To ujęcie już robiłem zapewne wielokrotnie, ale ciężko tego nie robić. O, teraz jest dźwiękiem nawet. A, chyba jest w pół, bo tylko dwa razy. Thank you.
Rogiec, kafara. Kotyk z czasów jakiełowych. Trochobycka fara pod wezwaniem świętego Bartłomieja. Kościół niezwykle ważny w historii. To jest jedna z fundacji Jagiełłowych i Jadwigi. Jagiełło Ruś Czerwoną traktował wyjątkowo, po prostu wyjątkowo. Czuł się tu dobrze, przyjeżdżał tu często. Słychać dzwon. Będzie msza święta wieczorna. Słychać też inne dzwony kościołów trochobyckich, a czy pewnie cerkwi. Chór organowy. Organy trochobyckie zostały sprzedane przez jednego z komunistycznych działaczy. Kościół w Trochobyczu ma rekonstrukcję ołtarza wykonaną zupełnie niedawno. Tablice zdjęte do renowacji. No i nowy ołtarz. Tak, to święty Kazimierz. Miejsce robi. Grono twych dzieci swój powierza los. Ty nam błogosław
ratuj w potrzebie i chroni od zguby, gdy zagraża cios. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i chroni od zguby, gdy zagraża cios.
Mickiewicz, chcesz? Ale to co z drohobyczem, to co z drohobyczem. No co jest ci drohobycze, nie jestem... No szkoda, że nie wziąłem... Kochanie, ja mam artykuł. Ja... Jutro nie będziesz tu, nie? Ja mam artykuł o drohobyciu. To co ja opowiadam, polska gazeta Kurier Galicyjski, we Lwowie wychodzi, wie tam? Wiem. I niech wiem. Pan poszuka 23 lata temu artykuł, drohobycz. Dobrze. Ja, jak zazwyczaj, zawsze prezentuję, ja? 9 beczek soli. Czemu 9 beczek soli? Bo było 9 źródeł. Tu jest ulica Żupna, źródło soli. I kiedy Kazimierz Wielki opanował Galicję, tak? W 1340 roku. Ty i tu, w 60 tu na tacy podnieśli każdy właściciel źródła po to. I zachowała się ulica Żupna, drobyciu. Wójtowska góra się zachowała, gdzie wójt mieszkał. To tam dalej? Chodźcie, kochanie. Tak. Tu było wejście. Tu, kochanie, było wejście do tego. Coś ci ciekawe powiem. To był cmentarz. No jak tak jak zazwyczaj. A tu się chodziło przez wejście. Tu było boku terenu, była woda. Woda, co za Austria już zasypała. I wał był naziemny, wysoki wał naziemny. I kiedy przyszła Austria, ten wał naziemny na tę wodę i dookoła stała się droga. Przez te wieże, ta wieża pełniła cztery funkcje. Ciekawo. Pierwsza wyjściowa brama. Druga jak dzwonica. Trzecia jak obronna. Tam założone poza Austrii szczelnice na samej górze. Pod dachem. Tak, widzę. I czwarta przyjemna. Pogrzebowa kaplica. Aha. I pewnego razu przychodzi koleżanka do koleżanki na pogrzeb swojego męża. I jak to zaraz będzie jeszcze? Oj, truskawie, trzeba zobaczyć. Kochanie. Dawna synagoga drohobycka, mała synagoga, stara synagoga. Tu jest dom Brunona Schulza. Na końcu jest tablica. Jest po ukraińsku, polsku i żydowsku.